Siemanko ludziska, witam was w nowym odcinku. Dzisiaj sobie wymienimy uszczelniacze silnika tutaj w karterach od Yamaha DT80. Pokażę wam, jak ja to robię mniej więcej. Co i jak. Na początek no to trzeba sobie oczywiście wyciągnąć nowe uszczelniacze, to jest z opakowania. Koszt takiego czegoś około 37 zł chyba, jak dobrze pamiętam, plus przesyłka. Uszczelniacze SK SFK. No i co? Tutaj mamy w komplecie 9 sztuk, jak dobrze widzę. Tu jest 1, 2, 4, 6, 8 i tu jest 9 w tym dużym. No i po kolei to mamy tutaj uszczelniacz wałka zdawczego. Ja sobie wyciągam dużym śrubokrętem. Być może te uszczelniacze będą jeszcze dobre, ale z tego co widzę, to już gdzie nie gdzie są popękane, no ale mniejsza z tym. No i od razu na to miejsce będę nowe uszczelniacze wsadzał. To będzie pewnie któryś z tych, powiem wam może wymiary, 20 na 38 na 5. To jest 20 na 40. Tu mamy 20 na 38 na 5, więc to jest uszczelniacz na wałek. Ogólnie co? Nie smaruję tutaj żadnym olejem. Wciskam rękami. Wszystko na wyczucie oczywiście. Jedyne co, no to potem w środku będę smarował te uszczelniacze olejem i wałek tutaj skrzyni, który będę wsadzał, tak żeby to było nasmarowane. Oczywiście jak nie wejdzie nam ręcznie uszczelniacz, to będzie trzeba się wspomóc młotkiem, ale jak wchodzą, no to bardzo dobrze. Dobra, czyli tutaj mamy wałka zdawczego wymieniony. Lecimy po kolei, czyli z tego co widzę, chyba kosa zmiany biegów. To mamy taki malutki uszczelniacz. Tu jest jeszcze jakiś, z tego co widzę, to jest o-ring. Ale tego o-ringu chyba nie powinno tu być. Powiem wam szczerze, to nie wiem. Nie spotkałem się jeszcze, żeby tam jakiś był o-ring czy coś. No tu sobie przeczyszczę mniej więcej szmatką to miejsce, co jest na ten o-ring. I to będzie ten wymiary 10 na 12 na... No zaraz wam powiem. Tutaj jak słyszycie jakiś szum, no to wiatrak chodzi z piecyka. Mi tutaj grzeje. Wymiary uszczelniacza na tutaj wałek od zmiany biegów to jest 12 na 15 na 5. Może sobie od razu sprawdzę. Tutaj mam te nowe części, co wcześniej wspomniałem. Niby jest wszystko ok. No a ten o-ring to nie wiem po co. No niby tak, on jeszcze tutaj uszczelni lepiej. Więc jak był, to go zostawię. Nie wiem czy seryjnie tutaj był czy nie, ale lekko go tutaj przetrę. O-ring wkładam na miejsce tak jak był. Niby tam jest jakieś zagłębienie, więc być może ten o-ring tam musi być.
szczerze, powiem wam, że nie wiem. No i wkładamy sobie ten uszczelniacz. Tak samo ręcznie mi tutaj fajnie wchodzi wszystko. Możemy sobie tutaj trzonek śrubokrętu i po prostu docisnąć. Ale to nie jest potrzebne. Możemy pobić. Tak to wygląda. No i lecimy na uszczelniacz wału. Czyli to jest ten. Ten uszczelniacz chyba będzie trzeba czymś wybić. Z tego co mi tutaj. Weźmiemy sobie jakiś młoteczek. Kluczyk. Nawet mi się to dopasowało fajnie. Chociaż może być za duży ten klucz. No uszczelniacze i tak są do wyrzucenia, także można je bić nie wiadomo czym, ale no ale to pasowałoby tak samo, żeby to żeby ich tak samo nie zepsuć, nie? No pomalutku mi tutaj wychodzi. Ten akurat ciasno siedzi. Dobra, wyszło. No i tutaj uszczelniacz na wał ma wymiary 20x40x8. No i wbijamy tutaj nowy uszczelniacz. I teraz co, jak on już wchodzi lekko z oporem, no to robimy sobie tak, żeby karter był prosto. Kładziemy na jakimś drewienku lub czymś innym. Bierzemy jakiś taki kluczek lub tulejkę lub jakiś taki, nie wiem co, drut duży o średnicy pasującej do tego uszczelniacza. Możemy także bić lekko młotkiem, tylko gumowym. Oczywiście bierzemy taką tulejeczkę i to bijemy po malutku. Sprawdzamy, gdzie trzeba głębiej dobić. No i uszczelniacz na wale nam siedzi. Czyli co, ten karter mamy zrobiony, z tego co widzę. Drugi karter sobie tutaj zrobimy, czyli uszczelniacz na wał. Musimy odkręcić sobie tą blaszkę, dwie śrubki na krzyżaka. I wyciągamy, no, spróbuję śrubokręcikiem. Z tego co widzę, ten uszczelniacz, no to będzie ten duży. No i ten już mam troszkę inny, ale wymiara mi jest coś takiego jak 28x40. Ten poprzedni był na 7, a ten jest chyba na 8, jak dobrze widzę.
No i tak samo tutaj wbijamy uszczelniacz ładnie. Bierzemy sobie kluczyk, czy tam jakiś nasadkę dużą. I pomału to tutaj bijemy tego uszczelniacza. Tak nagrywam filmik, żeby było to na kanał wrzucić. Dobra, to uszczelniacz na wał mamy. Teraz w kolejności to co? Na tym karterze chyba tyle. Tego nawet nie wiem. Weźmy sobie karter od... od sprzęgła i wymienimy sobie na wałku od kopki uszczelniacz. Houston, mamy problem. Wlatuje jak w gówno. Czyli co, będzie trzeba stary uszczelniacz założyć. Czego jest mniejszy, tego nawet powiem wam, że nie wiem. Chińczyki pewnie jakieś podrabiane zrobiły i nic, założymy stary uszczelniacz. A jak będzie przeciekał, no to tu z wierzchu silnika to można wymienić bez problemu tego uszczelniacza. Także to nie przeszkadza. Jakby tam było w środku silnika, no to inna kolej rzeczy. Dobra, tutaj mamy wymienione w tym. No i resztę uszczelniaczy powiem wam, że... no nie wiem, czy te małe czasami nie idą gdzieś na tutaj pompę oleju. To sobie zaraz sprawdzę. Tego chyba już wam nie będę nagrywał, bo filmik wyjdzie za długi. I ogólnie to co? Ogólnie to będę kończył. Resztę uszczelniaczy sobie muszę ogarnąć, gdzie one idą. Podejrzewam, że gdzieś tutaj na jedną pompę, na drugą. No nic, zobaczymy. I co, nie przedłużam wam tutaj filmiku. Zostawcie coś po sobie, jeżeli wam się podobało. No i co, ja tutaj coś będę dalej robił. Trzymajcie się i widzimy się w nowych filmach z Yamaszki.